czekamy chwilę na tego mojego starego, nie? Dzisiaj w naszej świetlicy w Żydowie gościliśmy Teatr Stolikowy pod tytułem Ogłoszenie w wykonaniu Teatru Stolikowego Przystań z Kulturą. Znam faceta, który głośno puka do drzwi i jest jego znajomym. Teatr Stolikowy jest zupełnie inną formą, bo ja mam jeszcze przyjemność reprezentować inną grupę, gdzie gramy. Uczymy się ról. Zupełnie inaczej się czyta, a zupełnie inaczej się gra. Ale to jest taka fajna forma, bo my też trochę gramy, tak? Bo czytając też jednak gramy, tak? Zagłębiasz się w lekturze, a za chwilę słyszysz. Harry, dalej zobaczę podkurzacz. Jakiś styl z tych poszedł. Za każdym razem jest to nowe, kolejne doświadczenie, wynikające z tego, że jest za każdym razem inna publika, inna sala, inaczej zaaranżowana scena. Jest to jakimś zawsze swoistym wyzwaniem. Z ogłoszenia? Nie, no ja z wami mówię. Ja cię kręcę, stary. To już jest moja druga wizyta. Byliśmy też na pierwszym, kiedyś u nas też było właśnie już takie spotkanie, chyba z tą samą grupą. I podobało nam się bardzo. Tak naprawdę na wsiach niewiele się dzieje, poza takimi drobnymi imprezami. Szkoda, że tak mało ludzi przyszło. Bo tak naprawdę niewiele osób może pojechać gdzieś dalej, zobaczyć coś fajnego. Tak naprawdę do nas przyjeżdżają i tylko wystarczy, abyśmy my przyszli i skorzystali z tego. Ja w ogóle z zasady nie wiążę się z kobietami. I tu jest rola dla pani. Wie pan, ja ją rozumiem. To znaczy? Bo pan ma w sobie coś takiego. Proszę pani, bawiłam się super i nie da się opowiedzieć, to trzeba zobaczyć. Trzeba wszystkich zaprosić, to trzeba zobaczyć. Dotknąć. Jest. Było tak. Zadzwonię do pani jutro albo pojutrze. Proszę szybciutko wychodzić. Dobrze. Warto było przyjść. Tak naprawdę jesteśmy ciągle zabiegani i taka chwila odskoczni, takiego relaksu, zapomnienia to dla nas naprawdę bardzo ważna rzecz. Podobało mi się bardzo. Tak naprawdę zapomnieliśmy o całym świecie, poza tą chwilą, która tutaj trwała. Bardzo miło było. Podobało mi się bardzo.